Nikt tego nie nazwie wojną, ale żołnierze i ich sprzęty będą mogły już poruszać się po terytorium Rzeczypospolitej. I to ma być ustawa rozszerzająca. Rozszer ja nie wiem, do jakich granic rozszerzająca. Wiem, że pół roku temu nie, już trzy kwartały, niespełna. Poprzedni minister obrony narodowej ogłosił, że w Polsce będą amerykańskie bazy sprzętowe. Słyszeliście takie hasło? Bazy sprzętowe. To jest taka nowomowa. Nowomowa, bo nikt wcześniej czegoś takiego nie wymyślił. Bazy sprzętowe. No, w bazie sprzętowej rzekomo miałby być sam sprzęt, ale nie miałoby być żołnierzy. No ale ktoś tego sprzętu chyba musi pilnować. Ktoś będzie miał kluczyk, ktoś będzie miał kłódkę. I rozumiem, że skoro one będą amerykańskie, no to znaczy, że nie będzie tam jurysdykcji państwa polskiego. Ostatni raz, jak Amerykanie u nas mieli jakąś swoją bazę i nie sięgały tam nawet oczy, nie tylko wpływy polskich policjantów i prokuratorów, no to w Kiejkutach urządzili taką tam nieprzyjemną katownię. Prawda? I myśmy potem po latach jeszcze z tego się musieli najeść wstydu, bo sami Amerykanie to tutaj przeciekiem zdekonspirowali. Bardzo mnie niepokoi hasło pięć baz sprzętowych amerykańskich, bo ja nie wiem, co oni tam będą robili. Ciechanów, łask... Koszczno, Drawsko, Skwierzyna. Może ktoś z Państwa z tamtych stron. Drawsko. Na dzisiaj trzy bazują. Na dziś trzy. To jakaś nowość, bo jeszcze pół roku temu to... mówiło się o pięciu, prawda? To... 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 Proszę Państwa, ja mnożę znaki zapytania i oświadczam, nie wiem co jest grane, bo nie mam czerwonego telefonu do Białego Domu ani na Kreml. Ja tylko widzę nieszczerość. Widzę nieszczerość, no bo jeżeli ktoś by rzeczywiście myślał o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, no to myślałby o postawieniu na suwerenność Polaków. Im mocniejsze państwo polskie, im bardziej suwerenni Polacy na swoim terytorium, tym bardziej bezpieczna cała Europa Środkowa. Dlaczego? Dlatego, że gry wojenne. Przeprowadzane, no wojskowi niczym innym się nie zajmują, tylko grają, grają cały czas, sprawdzają warianty ewentualnościowe. Otóż te gry wojenne teraz prowadzone, one, proszę Państwa, wykazują, że wojsko polskie nawet w tym stanie opłakanym, jaki w tej chwili przedstawia, bo zrobiono przez ostatnie dekady bardzo wiele, żeby armię polską zniszczyć, zdziesiątkować i zdemoralizować na różne sposoby. Otóż nawet w tym stanie wojsko polskie przedstawia niebagatelną wartość. Wojsko polskie, nawet takie, jakie jest, z tymi pasi brzuchami, biurokratami, za biurkami, z tymi zaledwie paroma tysiącami, no parona stoma pewnie, wojska, które można od razu posłać w pole, nawet takie wojsko przedstawia twardy orzech do zgryzienia. I Rosja, na przykład Rosja w tej chwili, nie mogłaby ze spokojem myśleć o wojnie, którą musiałaby konwencjonalnymi środkami toczyć, dajmy na to, na froncie tureckim Morze Czarne, Kaukaz i na naszym froncie polskim dajmy na to, prawda, odsuwał po Smoleńsk. Dla Rosji to byłby problem. Musiałaby bardzo się napinać, żeby taką wojnę wygrywać środkami konwencjonalnymi. Musiałaby oczywiście wtedy odpowiedzieć... Środkami niekonwencjonalnymi. I w drugim tygodniu i w drugim tygodniu właśnie nastąpiłoby to, od czego zacząłem, to znaczy Polska stałaby się obiektem, celem uderzeń atomowych rosyjskich. Ale to, że wojsko polskie nawet dziś nie jest czynnikiem zaniedbywalnym, no to proszę państwa, powinna być dla wszystkich dobra wiadomość. Wystarczy to wojsko doinwestować. Wystarczy państwo polskie wzmocnić, i cała Europa będzie bezpieczna, bo przecież Rosjanie nie będą tacy niemądrzy, żeby, żeby rzucać się, z, no może nie z motyką na słońce, ale żeby rozpętywać tutaj Trzecią Wojnę światową, której, jak sami wiedzą, nie mogą wygrać. Nie mogą wygrać. Czyli, jeżeli ktoś mówi o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, ale nie chce tego czynić przez wzmocnienie wojska polskiego, tylko przez jakieś bazy sprzętowe, przez właśnie jakiś dyskusyjny ułamek 3,5 miliarda, ale Polakom nikt tego nie da do ręki, to znaczy, że to jest nieszczere. I ja tę nieszczerość widzę i podam przykłady. Aleksander Wierzbow, wiceszef NATO, wicesekretarz generalny, ale ponieważ wice z ramienia Waszyngtonu, no to de facto on ma tam głos decydujący w tym interesie. Pan Wierzbow przyjechał do Krakowa. No, nie dalej niż dwa tygodnie temu, i tam właśnie mówił o wzmacnianiu wschodniej flanki i o tym, że niebezpieczeństwo rosyjskie. No to właśnie przypomnę, w Syrii już nie ma niebezpieczeństwa rosyjskiego, bo w Syrii jest sztama. tak? W Syrii razem stabilizujemy. A tu jest niebezpieczeństwo. Ten sam pan Wierzbow dwa lata temu w tym samym Krakowie mówił, że NATO i Stany Zatem Zjednoczone i cały Zachód stoją na gruncie integralności terytorialnej Ukrainy to znaczy dwa lata temu dwa lata temu stali na gruncie integralności teraz już nie stoją na gruncie integralności bo już Ukraina jest rozparcelowana i wszyscy wiedzą i nikt właściwie już się o to nie kłóci że nie będzie powrotu do stanu wyjściowego Krym nie wróci do Kijowa wschodnia Ukraina nie wróci pod jurysdykcję kijowską i nikt specjalnie już się tym nie martwi czyli Wierzbow Wierzbow zrobił z gęby kalosz przez dwa lata, ale teraz Polacy słuchają i biorą za dobrą monetę to, co on mówi o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO i o niebezpieczeństwie rosyjskim. Z takich dysonansów poznawczych ja wnioskuję, że jak dziś mówią o wzmacnianiu wschodniej flanki, no to nic im nie przeszkodzi, żeby się za dwa lata znowu dogadywać naszym kosztem z Moskalami w jakiejś Genewie czy Bazylei. Pani Wiktoria Newland Asystentka sekretarza stanu Kerry'ego, odkomenderowana do nas. Przyjrzyjcie się jej, spójrzcie w te oczy, zróbcie kwerendę w internecie. Naprawdę warto wiedzieć, kto u nas rządzi. Warto wiedzieć, kto naprawdę pociąga za sznurki. Więc pani Wiktoria Newland przyjechała do Warszawy i rozmawiała, owszem, z ministrami tego nowego rządu. Przedstawicielami obozu patriotycznego, ale rozmawiała też z jednym z liderów obozu Zdrady Narodowej, który pod szyldem obrony demokracji wzywa interwencji zewnętrznej. Pani Newland, przypomnę, to jest ta sama osoba, która parę lat temu powiedziała, że na wspieranie demokracji na Ukrainie Amerykanie wydali 5 miliardów dolarów. To znaczy wydali 5 miliardów dolarów na Majdan Kijowski. Czego rezultatem jest rozparcelowanie państwa. Tak, pięć lat temu, cztery lata temu, jeszcze trzy lata temu, na mapie Europy było sobie największe państwo po Rosji, Ukraina, a teraz to jest już masa upadłościowa po Ukrainie. Tak? Jest tam rząd złapanki w Kijowie. To są y, y, głównie amerykańscy i nieamerykańscy Żydzi. Panem, y, 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 pana Sakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji, zrobili gubernatorem w Odessie, no to już jest, to już jest grubymi nićmi szyte. Prawda? To znaczy widać, że tym krajem zarządza się z zewnątrz, że to są tylko przepychanki o to, ilu agentów tam ostatecznie ma być amerykańskich, a ilu rosyjskich, a ilu niemieckich, a ilu angielskich. Nawet pana Balcerowicza tam testowali, czy by się nie zgodził być premierem tego rządu. Czyli jak pani Newland rozmawia dzisiaj z panem Petru w Warszawie, to ja rozumiem, że przez amerykańskich towarzyszy pan Petru jest typowany na jakiegoś polskiego Jaceniuka po tym, jak u nas zrobią Majdan i może nawet nie wydadzą 5 miliardów dolarów na to, bo u nas są chętni jelenie, którzy to zrobią za darmo. Prawda? To są powody, dla których Wizja wprowadzania do Polski wojsk obcych państw wydaje mi się skrajnie niebezpieczna. Skrajnie niebezpieczna. I państwa tutaj agituję, wzywam, namawiam, jak tylko możecie, a, a docencie własny głos, docencie własną siłę. Zwłaszcza gdybyście weszli w porozumienie z innymi waszymi rodakami, którzy w innych stanach tutaj też czytają gazety i trzymają rękę na pulsie, namawiam was, żebyście się w tej sprawie wypowiedzieli. Żebyście nie czekali, nawet jeśli ze wokół czy, czy ściśniętym gardłem, ale żebyście nie czekali, nie przypatrywali się biernie temu, co się będzie działo z Polską w najbliższych miesiącach i, i w najbliższym, obawiam się, że właśnie zawahałem się czy powiedzieć w najbliższych latach, bo mnie się zdaje, że to będzie ten sezon polityczny. Jak się rzeczy będą rozstrzygać, ten sezon polityczny. I nie powinno w tym sezonie politycznym zabraknąć głosu Polonii w kilku sprawach. W kilku sprawach. Oczywiście tych, wiecie Państwo, polskich spraw bez liku, ale sprawa numer jeden na dziś żeby nas nie wepchnęli w wojnę. Która będzie pretekstem do tego, żeby nas poddać ostatecznie zagranicznej kurateli. Bo nie wystarczy, proszę Państwa, parę baz sprzętowych amerykańskich, nie wystarczy Komitet Obrony Demokracji, czyli kolektywny gustaw Husak, który wzywa interwencji, jak w 1968 roku. To nie wystarczy. Jest bowiem jedna przeszkoda zasadnicza. Jedna przeszkoda, która uniemożliwia ukonstytuowanie się na naszym terytorium takiego projektu politycznego, który wszystkich będzie zadowalał. I Niemców, i Moskali, i Żydów, i Amerykanów. Nie wystarczą te wojska, które przyjadą do nas w czerwcu tego roku na manewry Anakonda do Polski. Kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich. Desant spadochronowy pod Toruniem Forsowanie wisły. To nie wystarczy. Proszę Państwa, przeszkodą jest młodzież. Przeszkodą jest młodzież, którą na pewno Państwo widujecie, oglądacie. Jak nie na żywo, to w telewizorze. Serce rośnie. 1 marca święto żołnierzy niezłomnych, wiernych do ostatka przysiędze. 1 sierpnia rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 11 listopada marsze niepodległości, już nie ten jeden tylko, ale także i w innych miastach to się rozmnożyło. Otóż, proszę państwa, z tą młodzieżą to już się nie da dojść do ładu. Oni chcą być Polakami. Im, im nie pomogło 25 lat ciężkiej, wytężonej pracy gazety wyborczej na froncie walki ideologicznej z Polakami, polską tradycją katolicką. Nie pomogło. Ta młodzież. Nie dała się wypchnąć na emigrację w stu procentach, chociaż bardzo wielu ich jest za granicami, ale oni są. I tak długo jak długo oni są, nie da się na polskim terytorium ukonstytuować tego, co ja nazywam kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym jako protektoratu amerykańskiego w Europie Środkowej. Mówię o tym też. Żydowska suwerenność wyspowa od. Dniepropietrowska i Odessy, Poszczecin i Wrocław. Dlaczego wyspowa? Bo miasta. Bo miasta, bo teraz nie potrzeba wykrawać państwa, stawiać drutów, zasieków, szlabanów, paszportów drukować. Nie, wystarczy kontrolować miasta. Coraz więcej ludzi już mieszka w miastach. Tu też polecam, lekturę wypowiedzi amerykańskiego wujka dobra Rada, Benjamina Barbera, który doradzał kiedyś Clintonowi, a do Polski przyjechał półtora roku temu i nam doradzał. I powiedział: Państwa narodowe to już przeżytek, to już przeszłość teraz duże miasta na przykład Wrocław, na przykład pan prezydent Rafał Dudkiewicz z Wrocławia o to jest taki dobry człowiek na nowe czasy. Obejrzyjcie Państwo w internecie, jak pan Rafał Dudkiewicz przemawia na otwarciu synagogi pod Bocianem we Wrocławiu. Obejrzyjcie, bo to jest właśnie nowy człowiek na nowe czasy. Nie ja tak go widzę, tylko pan Benjamin Barber, tak, z, który doradzał prezydentowi Imperium Amerykańskiego. To się święci. Żydowska suwerenność wyspowa od Dniepropietrowska i Odessy do Szczecina i Wrocławia. Czemu Niepropietrowsk, A tam jest największy na świecie dom Chabadu. Dom Chabadu, sekta Chabad Lubawicz, najbardziej dynamicznie rozprzestrzeniająca się w świecie, najszybciej mnożąca swoje szeregi. Tak, nie przybywa Żydów w Izraelu, ale przybywa wyznawców Chabad Lubawicz. Chabad Lubawicz wywodzi się od rabina Szneura Zalmana, który żył na Litwie na przełomie XVIII i XIX wieku i zostawił swoim wyznawcom, zostawił księgę którą oni otaczają nabożnym kultem. Ta księga ma tytuł Tania. Dzisiaj Tania jest najczęściej drukowaną książką żydowską na świecie. Zdziwilibyście się Państwo, prawda? Więc w księdze Tania możecie przeczytać, że goje pochodzą od demonów to się dzieje dziś, nie 200 lat temu, nie 2000 lat temu, tylko dzisiaj. To jest książka, którą Żydzi najwyraźniej, naj, najchętniej, najczęściej chcą mieć na nocnym stoliku i polecają swoim dzieciom do nauki.